Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek podcastu z serii Przemysł 4.0 w praktyce. Poruszamy w nim problematykę cyfryzacji i wdrożeń związanych z przemysłem przyszłości na polskim rynku. Szanowni słuchacze, mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest nim Grzegorz Koczor, prezes zarządu w wyjątkowej firmie No Monday. Sama ta nazwa już mnie kiedyś, jak ją pierwszy raz usłyszałem, mówię, wow, wstrząsnęło to mną. A teraz, kim jest Grzegorz Koczer? Komunikacją marketingową zafascynował się 20 lat temu i związał z nią karierę zawodową. Ukończył międzynarodowe studia menedżerskie w Katowicach i zrealizował szereg kompleksowych projektów dla polskich, a także globalnych klientów, takich jak ING, CCC lub CCC, TOJA, Belvedere Wodka czy Sangobę. W Normandy czuwa nad całościowym rozwojem organizacji i z najwyższą uwagą dba o obsługę klientów strategicznych agencji. Codziennie poszukuje rozwiązań, które realnie wspierają biznes. Energii dodaje mu gra na gitarze akustycznej, z którą praktycznie się nie rozstaje. Kryzys wieku średniego przeszedł bez komplikacji, a zamiast zakupu modoru rozpoczął zabawę z sim racingiem. Człowiek wielu talentów, Grzegorz Koszor, jest moim gościem dzisiaj. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry. Witaj, Arturze. Dzień dobry państwu. Przeszliśmy przez serię szybkich pytań, a teraz chciałbym cię prosić o to, żebyśmy podyskutowali trochę o marketingu. Jak wiesz, ja się fascynuję przemysłem. Przemysłem 4.0, technologiami. Ja, jak się... Byłem bardzo młodym człowiekiem, to miałem takie szczęście, że mama podarowała mi Spectrum, ZX Spectrum. To był taki pierwszy kultowy komputer. Wtedy jeszcze ludzie dzielili się na komodorowców i spektrumowców. Ja należałem do tej grupy szczęściarzy. E, dzisiaj e, wiem, że gitara. Wiem, że jesteś byłym sportowcem, w związku z tym prawdopodobnie tutaj też poruszymy te tematy w naszej rozmowie. Co cię kręci, co powoduje to, że rano wstajesz z uśmiechem, co powoduje to, że masz takiego drive'a do tego, żeby zmieniać świat. I marketing. Po co w ogóle w firmie technologicznej marketing? Przecież. Wszyscy mamy doskonałe produkty na dzień dzisiejszy, one są podawane kontroli jakości, właściwie mamy nieograniczony dostęp do, do technologii, możemy kupować na całym świecie. I tutaj, gdybyś mógł odnieść się do tego, po co firmie technologicznej albo zakładowi przemysłowemu marketing? Czy w ogóle to ma sens? Oczywiście wszystko zależy od specyficznej sytuacji w danej, w danej firmie, od grupy docelowej, od produktów, natomiast tak z doświadczenia, bo też współpracujemy, obsługujemy wiele firm przemysłowych i bardzo często powtarzają się podobne sytuacje, podobne case'y, że doskonali przedsiębiorcy, inżynierowie radzą sobie i, i te firmy prosperują i mają świetne produkty, co sam już wskazałeś przy czym nie do, końca, nie do końca są zadowoleni ze sprzedaży, albo inaczej czasem tą sprzedaż prowadzą zewnętrzne podmioty, dystrybucje i tak dalej. I cóż, to jest choćby jeden argument za tym, że warto mieć trochę więcej tej władzy na rynku zgromadzonej u siebie i dyktować te, dyktować te warunki. Dwa to Zwykle jest tak, że jak coś produkujemy, wytwarzamy, a nawet jeżeli by to były zwykłe usługi, no to jest jakieś zapotrzebowanie. No inaczej po prostu nie byłoby racji bytu, żebyś, żebyśmy prowadzili ten biznes i gdzieś tam na końcu zawsze jest klient. Czy to jest klient yy, biznesowy, bo często to jest sektor B2B, czy klient indywidualny. Więc na końcu to, co oferujemy, do kogoś, do kogoś trafia. I, I ważne jest, żeby tutaj budować silną markę i wiarygodność wtedy jest lepsza pozycja zwyczajnie na rynku, tak? I my możemy bardziej dyktować warunki, docierać do większej ilości tych naszych klientów, a co więcej, jeżeli mamy wyjątkową technologię, wyjątkowy proces, może wytwarzanie jest on szybszy. Czasem walczymy ceną, bo to też jest, też jest istotne. No to po prostu zwyczajnie poinformować o tym klientów. A czasem nawet, jeżeli to ten biznes opiera się typowo na Typowo na klientach biznesowych, na partnerach biznesowych, to chcemy zwyczajnie tych partnerów biznesowych mieć więcej i budować wiarygodność. Więc te powody są różne. A czasem jest jeden nawet taki ambicjonalny, dlatego że większość tych firm powstała w latach 90. My też już jesteśmy coraz starsi. No i czasem rozmawiam z prezesami i oni mówią: Robimy tak wspaniałe rzeczy, mało kto o tym wie. A patrzę, że w sieci czy gdziekolwiek indziej, gdzieś ta nasza konkurencja, która dopiero raczkuje, ma słabsze te produkty, ma o wiele lepsze opinie. Poruszyłeś taką kwestię, albo w zasadzie ja przywołałem taką kwestię, że jesteś sportowcem. Zajmowałeś się sportem zawodowo. Czy nie uważasz, że nowoczesny marketing to jest swoiste współzawodnictwo? Takie, że jak ja też mam taki. To, 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 tak chyba działają w ogóle te wszystkie mechanizmy marketingowe, że gdy loguję się do sieci, sieć mnie zidentyfikowała, czym ja się zajmuję, i od razu wyświetla mi się, czym zajmuje się konkurencja. Tak? I mam takie coś, wow, oni są przede mną, muszę jeszcze szybciej wiosłować. Czy, czy to je, tylko ja mam taką, taką perspektywę, czy, czy to jest taki rzeczywiście mechanizm rynkowy? Mm, ja myślę, że każdy y, przedsiębiorca odpowiedzialny za swoją firmę widzi więcej niedoskonałości. I więcej zalet u konkurencji. I, I to ja bym powiedział, że jeszcze, oczywiście nie znam Cię Arturze aż tak dobrze, ale to powiedzmy, że to jest jeszcze ta zdrowa rywalizacja. Yy, więc yy, z pewnością ta dusza sportowca przydaje się w tym wszystkim. Warto jest yy, może nie naśladować konkurencję, pewnie do tego dojdziemy, ale czasem nawet lekki podziw co do innych podmiotów, to co zrobił powoduje, że nas to, nas to napędza, ale w tym wszystkim najważniejsza jest chyba konsekwencja, więc analogicznie do tego sportu, no teraz są takie czasy, że każdy chciałby zostać mistrzem świata, odwiedzając tylko przez kilka tygodni salę, jakąś halę sportową, a to są po prostu lata, więc myślę, że bądźmy konsekwentni, rywalizujmy, ale też starajmy się doceniać to, co sami osiągnęliśmy. Czyli małe kroki, małymi krokami gdzieś. Tam. Małymi krokami, ale też bardzo konsekwentnie. Konsekwentnie, w wyznaczonym kierunku. Poruszyłeś w tej swojej pierwszej wypowiedzi, hmm, przytoczyłeś takie, takie słowa, które mogą być. Dla słuchaczy, którzy nie zajmują się na co dzień marketingiem albo promocją, poruszyłeś kwestie na przykład związane z brandingiem, z marketingiem. Czy dla ciebie to wszystko stanowi całość? Bo ja, patrząc na przykład na technologię, tym czym ja się zajmuję, jak ktoś mi mówi o jakiejś tam transmisji danych, o sterowaniu, o robocie, to ja patrzę na to jako na całość. Dla mnie to nie są poszczególne fragmenty, tylko mówię o, tym, mówię o technologii mówi o człowieku w technologii o w procesach produkcyjnych czy w marketingu można powiedzieć że ktoś zajmuje się na przykład brandingiem czy właśnie przedsiębiorstwa powinny na mocny nacisk kłaść na branding pomijając promocję marketing działanie cenowe jakieś takie wiesz jak, jakbyś mógł powiedzieć jak ty postrzegasz marketing z perspektywy swojego doświadczenia i jak my powinniśmy na niego patrzeć z punktu widzenia twojej perspektywy jakbyś Jakbyś mógł rzucić, wiesz, kilka takich terminów, bo, bo ich jest bardzo dużo, bo to są slogany branżowe, prawda, które, które dla ciebie są oczywiste, a dla słuchaczy mogą nie być aż tak oczywiste. Jasne. Postaram się trochę odczarować i takim prostym językiem, bo zwykle to jest tak, że sama branża, tutaj wrzucę kamyczek do, do własnego ogródka branży. E, e, sama branża, czasem wygenerowanie nie wiadomo ile tej terminologii, sesyfikacji, a, a to wszystko wydaje się dość, dość proste, bo założenie jest, e, założenie jest takie, żeby, żeby to, co robimy, firma, to co robi przede wszystkim, musi być zrozumiałe dla naszych potencjalnych klientów, i warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy do klientów, do których dochodzimy, z pewnym komunikatem, czy, czy to jest po prostu zrozumiałe? Czy za dużo czasu choćby handlowcom nie zajmuje to, żeby wytłumaczyć w ogóle, po co to jest, dlaczego to jest? Druga sprawa jest taka, czy mamy odpowiednią skalę, to znaczy, ile jest tych potencjalnych klientów na rynku, do ilu my dostarczamy nasze produkty, nasze usługi, a do ilu moglibyśmy tak naprawdę dostarczać, gdybyśmy mieli te zamówienia. Więc chodzi z jednej strony o sprzedaż, z drugiej strony o to, żeby, żeby te produkty i usługi były doceniane, zrozumiałe, a trzy również o wizerunek. Więc jak mówimy o tym brandingu, co może być trochę enigmatyczne, tak naprawdę zastanówmy się, czy podjeżdżając pod biuro, nasz klient często mówi: Wow, jaka firma, świetny biurowiec, linie produktowe za miliony. Ale czy to samo powiedziałby ten klient, weryfikując nas w sieci? Tak? Bo często to jest tak, że w sieci jest jakiś tam logotyp, który został stworzony przez prezesa lata temu i on ma do tego wielki sentyment na LinkedIn'ie, niczego nie ma. Więc to mówił to o... chyba o mnie powiedziałaś, bo ja stworzyłem swój logotyp. Jest ale, ale, ale twój jeszcze się broni. Twój jeszcze się Dziękuję. broni. Dziękuję. E, więc, więc chodzi też o to, że no jednak ten internet już lata temu zmienił zasady gry. Więc to wszystko musi tworzyć oczywiście, oczywiście całość, a ta technologia, która ma nam pomagać, czasem w tym myśleniu nas ogranicza. Mówimy, a ja się na tym nie znam. Ja zawsze podaję taki przykład zwykłego punktu na mieście, tak, w sklepiku, w którym ten, załóżmy, starszy pan, który sprzedawa garnitury, doskonale orientował się, czy ma za mało klientów, czy ma za dużo, jak jest konkurencyjny, czy ci klienci nie jest tak, że wchodzą, patrzą na ceny. I wychodzą, no wiedział o tych swoich produktach i o tych swoich klientach, wiedział wszystko, więc uprośćmy to. to. To wszystko tak samo działa, tylko że w przemyśle jest nieco inna specyfika tych klientów, grupy docelowej, ale ogólne zasady pozostają takie same. Ja od y, kilku lat zgłębiam tajniki marketingu, sprzedaży, komunikacji, i muszę powiedzieć, że tak jak ty troszkę powiedziałeś na początku, że to są proste rzeczy. Ja przeczytałem chyba wszystkie książki z marketingu i sprzedaży, jakie w ogóle są na rynku, i rzeczywiście to jest bardzo proste, tylko nie działa. Tak mówię z własnej perspektywy, że to jest pewna sekwencja zdarzeń w moim w takim moim, mojej perspektywie marketingu. Że jednak to jest trochę tak jak z pieczeniem ciasta. Jeżeli w złej sekwencji coś zrobisz, to po prostu to nie ma prawa działać. Jeżeli zamienisz komponenty ze za sobą, podmienisz coś, to nie ma to prawa działać. Jeżeli robisz komunikację zewnętrzną, nie zadbasz o komunikację wewnętrzną, to pracownicy nie będą się utożsamiać z produktami, z tym co ty robisz na co dzień, ze strategią, misją, wizji, wizją firmy. W związku z tym w socjalnych mediach to nie będzie funkcjonować. Dzisiaj mamy tak dużo tych narzędzi i tak jak ty powiedziałaś że ten pan w tym sklepie on znał klientów on znał swój asortyment i on wiedział jak Przekazać komunikat bezpośredni do tego, żeby na końcu była sprzedaż, bo generalnie biznes polega na sprzedaży. Polega Zawsze na... się na ty... na końcu są te cyferki. Dokładnie. I, <laughs> i jeżeli cyfry się bronią, to, to cała reszta tak jakby jest elementem, który można pominąć. Ja przez wiele lat, fascy... bo zadałem tobie pytanie odnośnie tego, kto ciebie fascynuje, mnie fascynują. Dwaj tacy liderzy, Steve Jobs i pan Elon Musk, niezależnie od tego, w jaki sposób ich oceniamy, to ja. W oderwaniu e... od etyki chciałeś tak. Tak, tak, tak. tak chcia... do, do, dokładnie. To chciałbym powiedzieć, że oni po prostu złamali branżę. Oni, oni zrealizowali swoje pomysły na biznes, oni je wdrożyli, oni je wyskalowali. Oni pokazują, że można coś zrobić zupełnie inaczej, stosując albo narzędzia. Oni bardzo często nie mieli pieniędzy. Oni mieli wytrenowany jakiś sposób przedstawienia informacji, pokazania tego, że warto coś robić, mimo to, że to jeszcze nie było produktem. Wprowadzali zupełnie innowacyjne produkty na rynek, i wydaje mi się, że każdy przedsiębiorca i przedsiębiorstwo dzisiaj właśnie stoi przed tym. Faktem, my dzisiaj konkurujemy, będąc producentem polskim czy dostawcą technologii cyfrowej, systemów informatycznych, produktów, które są produkowane w Polsce. My nagle wchodzimy na rynek globalny, europejski albo światowy. Jeżeli masz produkt, który produkujesz w Polsce w garażu, wrzucasz go do internetu, na Allegro, do jakichś serwisów sprzedażowych, nagle okazuje się, że Klient, który może go kupić, on siedząc przy komputerze, on ma do wyboru asortyment z całego świata. W związku z tym, my konkurujemy ceną. I teraz, jak pokazać przewagę technologiczną, ewentualnie inne aspekty, które są istotne, to, to dla naszej, nazwijmy to. Yy, dla naszych odbiorców, naszych produktów tutaj, jak to przedstawić te wartości? Jak tego pana z tego sklepiku, który sprzedawał garnitury i on wiedział, jak dobrać ci marynarkę, spodnie i wszystkie akcesoria, jak to zrobić w sposób cyfrowy, nowoczesny, żeby było skutecznie i żebyśmy zarabiali pieniądze? To jest pewna wielowątkowość tego wszystkiego, mhm. i, i spodziewam się, że zabrakłoby nam doby, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Przy czym Znowu technologia. Technologia przychodzi nam z pomocą, ale, ale nad tym wszystkim jednak góruje człowiek, ekspert, który, mając dostęp do wielu narzędzi i do wielu informacji, musi to odpowiednio zinterpretować i podać temu prezesowi, przedsiębiorcy, i ktoś musi podjąć, podjąć decyzję. Więc takie, takie proste przykłady, bo słusznie tutaj wymieniłeś liderów, oni naprawdę ich ich działanie zawodowe jest godne podziwu. Natomiast nie wszyscy, szczególnie w branży przemysłowej, muszą być takimi liderami, żeby odnosić sukcesy. I to sobie trzeba powiedzieć, bo konferencji, wykładów, jak zostać liderem, jak jako innowacyjność prowadzić, jest, jest całe mnóstwo, a często nie są zadbane właśnie te podstawy, które, które powinny być. Więc pierwsze, do czego ja namawiam, to jest znowu analogia do tego, do tego sklepiku, że nawet coś, czego nie widzimy na stronie internetowej i w tym cyfrowym świecie, jesteśmy w stanie to zmierzyć. Więc cokolwiek robimy, po prostu mierzmy, jaki przynosi skutek. Jeżeli przykładowo nakręcimy film, który mówi o tym, jaką mamy technologię, jaką jesteśmy firmą, no to też trochę na logikę biorąc. Yy, nie wydawajmy, nie inwestujmy 40 tysięcy w produkcję takiego filmu, gdzie później ten film będzie schowany na jakiejś podstronie i nikt go nie zobaczy. Patrzmy na to, ilu naszych potencjalnych klientów może zapoznać się z tym filmem. Do, y, dorzućmy przysłowiowe, y, y, przysłowiowe 2000 na taką promocję. Jeżeli mamy ułożoną stronę internetową, inwestujemy w jakiś magazyn, sprowadzamy klientów, sprowadzamy stargów klientów. No to sprawdzajmy, czy to ma jakieś uzasadnienie w tym ruchu. Co więcej, jeżeli ci użytkownicy wchodzą na tę stronę internetową, czy wykonują działania, które byśmy chcieli, czy zapoznali się z ofertą, czy wypełnili formularz, y, formularz kontaktowy. I to są powiedzmy dość y, proste, co więcej, y, niskokosztowe działania, które wymagają trochę wiedzy. I nawet technologicznie nie są bardzo zaawansowane, ale które też już dają nam pewien obraz. I to jest też odpowiedź na to pytanie, bo marketing nie działa. On działa, przy czym prawdopodobnie te szereg, tych szereg działań, które podejmujemy, no zawsze gdzieś będzie bardziej optymalna droga. Więc to jest ta konsekwencja, tak jak w sporcie cały czas mierzenie, sprawdzanie i, i, do, i gdzieś dążenie do tego, do tego optimum, którego prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy. Ale tak na pocieszenie powiem, jeżeli zrobimy coś, załóżmy działania w 40% trafne, yy, w iluś procentach nie do końca, to konkurencja, która nie zrobi nic, to zawsze jesteśmy o te 40%. Gdzieś tutaj, tak, to tak jak, tak jak z waszym podcastem, który się cały czas rozwija, ma się, ma się coraz lepiej, i, i zapewne ty, Arturze, y, sprawdzając gdzieś tam te pierwsze odcinki, miałbyś w głowie, a teraz może zrobiłbyś coś inaczej lepiej. Ale ile jest firm, które dyskutują, o to, że warto coś takiego zrobić i nie robią kompletnie, kompletnie nic? Ja tak zacząłem z bieganiem przygody, wiesz? Bo stwierdziłem, że przejdę na dietę, ale dieta mi nie wychodziła. W związku z tym mówię, a to. Kiedyś uprawiałem sport, w związku z tym, a ja co do spoty, zacząłem biegać, i trzeba zrobić pierwszy krok. To jest chyba najważniejsze. Tak jak wyjść z domu, po prostu założyć buty, zrobić 10, 10 kroków i, i, i będzie ok. Ale wracając do tego pana z garniturami, wydaje mi się, że świat się teraz tak zmienił, że ten pan z garniturami już się nie obroni. Jego, klienci, jego klientów jest po prostu za mało, żeby on poniósł, zarobił tyle pieniędzy, żeby utrzymać swój sklepik, media, może jakiegoś sprzedawcę, może jeszcze jakąś reklamę wydrukować. To są wszystko koszty. I teraz mówimy o skalowaniu biznesu, dlatego że, że rzeczywiście, jak popatrzymy nawet na szewców, to w zasadzie już nie ma usług szewskich, krawców jest coraz mniej. Sklepy takie pojedyncze nie bronią się, bo wchodzą sieciówki, które wypierają te elementy. I teraz jak ten pan, ten kraw ten producent jakiegoś produktu takiego polskiego miałby zacząć tą swoją przygodę z tym marketingiem. W jaki on sposób powinien przyciągnąć, jak komunikować coś innowacyjnego? Powiedzmy, że. Do tego garnituru daje jakiś dodatkowy chip, który będzie mierzył stan mojego zdrowia. Jak on powinien się zachować? Jak on powinien to zakomunikować? No to podałeś, podałeś niezły case, bo tu tutaj rzeczywiście jest to wartość, którą warto komunikować. I, i pierwsze co, no to musimy się porównać do konkurencji. I w tym przypadku będzie to dość łatwe, bo ja przynajmniej nie trafiłem na takie garnitury, które mają właśnie taką, taką technologię. Dwa. Musimy zawsze zastanowić się, kto jest po drugiej stronie i do kogo docieramy. Tak? Czyli prawdopodobnie będziemy docierali tutaj do takiej grupy docelowej, do takich klientów, y, którzy będą zainteresowani nie tylko modą, ale nowinkami technicznymi. I tutaj y, ważniejszy jest taki model przez zachowania i sprzedawanie, przez korzyści i przez potrzeby. Więc y, im więcej rozmów z takimi naszymi potencjalnymi klientami, tym więcej naszej wiedzy. Co do tego, jak powinniśmy te rzeczy komunikować, jak powinniśmy sprzedawać. I później jest ważna ta skala, tak jak, tak jak powiedziałeś. Szczególnie w przemyśle, kiedyś wszystko stało na relacjach, na relacjach handlowców i, i bardzo szanujemy, bo te relacje są niezwykle ważne i dział obsługi klienta robi świetną pracę pod tym kątem. Natomiast no, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jeżeli nam taki handlowiec odejdzie z firmy no to nie ma już też tych relacji, więc zawsze trzeba tej technologii, tą technologią nieco się wspomóc. Tak? Więc pierwsza rzecz, która jest, to zidentyfikowanie, tak jak powiedziałem, tej grupy docelowej, a w przemyśle jest to o tyle jeszcze większe wyzwanie, że mamy kilka tak zwanych Bayer person. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo to jest pewna pułapka wiedzy. Czyli inżynierowie mówią językiem bardzo często technologicznym. Jak po drugiej stronie mamy również inżynierów jako odbiorców, to jest mniejszy problem. Ale wyzwanie pojawia się wtedy, jeżeli ten inżynier ma gdzieś tam ten produkt, namówić na zakup tego produktu czy na współpracę swój zarząd i przejdzie do dyrektora finansowego i do prezesa, a oni nie do końca już są takimi ekspertami technologicznymi. Więc ta komunikacja musi zawsze uwzględniać to, do kogo mówimy i co mamy do powiedzenia. Co mamy do powiedzenia, jakie, y, jakie potrzeby zaspokojamy, czym wyróżniamy się rzeczywiście na tle konkurencji. Czy ceną, czy tak jak w przypadku tego garnituru jest to ten gadżet, jest to coś, co powoduje, że jest jakaś opieka zdrowotna, że ktoś może się czuć bezpieczniej, co więcej nawet, nawet możemy ten produkt polecić załóżmy y, osobom gdzieś tam bliskim, które, które wymagałyby tego typu opieki. I w tym wszystkim już nie tylko ważna będzie kreacja, ale skuteczne dotarcie. I tutaj pomagają bardzo media i ta skalowalność, o której powiedziałeś. Bo ile tak naprawdę ci handlowcy są w stanie odbyć spotkań miesięcznie? Tak? Nawet jeżeli są bardzo pracowici, to są zwyczajnie, zwyczajnie ludzie. Ale w momencie, gdy my wesprzemy to wszystko technologią i ustawimy reklamy w tych miejscach, w których jest nasza grupa docelowa. Sprowadzimy tą grupę docelową na stronę internetową, zachęcimy do kontaktu i postawimy tam człowieka, który naprawdę będzie, będzie ekspertem. No to bez, bez dojazdu, bez odbycia takiego spotkania zresztą czasy COVID-u to też, mhm. też pokazały jesteśmy w stanie przejść do tej, do tej skali. I co więcej, jeżeli, jeżeli załóżmy teraz wracając do tego garnituru, Arturze tych firm może być tych producentów może być paru. Tak? Ale ja nie mam pojęcia, że z taki garnitur, z taką technologią, jeżeli ty jako producent dotrzesz do mnie z tym komunikatem jako pierwszy, ja tego rzeczywiście będę potrzebował, to jest szansa, że ja nawet nie sprawdzę, że konkurencja jest tańsza. Po prostu wygra wtedy ten marketing. Więc liczy się ta skala, precyzyjne dotarcie, określenie grupy docelowej. No i pewnego rodzaju wiarygodność, bo wyobrażam sobie, że ten garnitur nie będzie tani, bo to jednak jest technologia, więc będę chciał sprawdzić Twoją firmę w sieci, jeżeli już tam nie dojadę nie kupię w punkcie sprzedaży. Yy, czy jest jakaś wiarygodność? Czy, czy ta technologia naprawdę zadziała, jeżeli mi udowodnisz, że APA, która robi wspaniałe technologie inne i. i i wcześniej to zadziałało, no to myślę, że nawet ten Twój innowacyjny produkt jestem w stanie uwierzyć, że też zadziała, i z chęcią zakupię. Ja teraz sobie tak wyobraziłem e, siebie, jako osobę, która kupuje garnitury i wchodzę do sklepu do tego pana, i ten pan mówi mi, że będzie badał poziom mojego stresu w garniturze, bo teraz tak sobie wyobraziłem, że osoby jednak, które noszą garnitury, są zastresowane, bo to są albo przedstawiciele handlowi. Którzy wykonują swoją pracę, zawsze muszą przełamać barierę komunikacyjną i tego poznania nowej osoby, albo mówcy, którzy gdzieś przemawiają, albo pan młody, który wchodzi w związek małżeński. Teraz gdybyśmy mieli taką sytuację, że ten garnitur rzeczywiście raportuje stan zdrowia, można by kogoś albo uratować, albo pomóc mu funkcjonować. Teraz musielibyśmy zmarketingować, i teraz w jaki sposób. Bo, bo tutaj chciałbym, żeby też powstały jakieś narzędzia dla, dla słuchaczy. Mhm. Mam taki case, mam taką sytuację. Ten pan sprzedaje garnitury już jakiejś firmy konkretnej, prawda? Bo on powiedzmy jest tylko sprzedawcą, a producent chce sprzedawać tych rzeczy jak najwięcej. No i tutaj. W jaki sposób podszedłbyś do takiego, do takiego przypadku? Co zrobić w ogóle z konkurencją? Bo tutaj wchodzimy na rynek bardzo konkurencyjny, tak? Tych garniturów jest bardzo du dużo, dużo, wielu jest producentów. Jak wytypować konkurencję i czy ją obserwować i mówić o tym, że robimy klasyczne garnitury, czy jednak to są garnitury technologiczne? Wiesz, ja reprezentuję tak zwany przemysł 4.0, a on mówi o personalizacji produktu dla konkretnego odbiorcy. Mówimy o tym, że gdzieś na świecie jest odbiorca, który ma określone potrzeby, czyli ja być może mógłbym go zbadać, jego profil na social mediach, co go interesuje, w jakiej kolorystyce chodzi i być może on lubiłby, nie wiem, mimo to, że moda mówi o wąskich nogawkach, to on lubi szerokie nogawki i ja dla niego mógłbym zrobić personalizowany produkt, który on mógłby kupić na przykład o 20% drożej, niż jest dostępny na rynku, bo jednak wszyscy inni produkują wąskie nogawki i może w innym odcieniu, tak? Teraz jak trafić na tego odbiorcę, jak to jeszcze przeskalować i co z tą konkurencją zrobić? No dobrze. Ta technologia tutaj jest tak specyficzna, że to ona nas przede wszystkim wyróżnia, dlatego w żaden sposób nie porównywałbym się do tych klasycznych producentów garniturów, tylko, tylko, tylko zaangażowałbym swojego specjalistę od, od mediów, który po pierwsze za pomocą różnych sieci reklamowych uruchomiłby technologię, która wyszukiwałaby, przepraszam za wyrażenie, podobnych gadżeciarzy, bo z dużym prawdopodobieństwem osoby, które zdecydują się na taki garnitur i będą zainteresowane, będą już będą miały smartwatche i podobne tego typu tego typu gadżety. Więc technologia pomaga nam w sieci na dużą skalę znaleźć osoby o Podobnych zainteresowaniach. I to jest akurat z jednej strony fascynujące, z drugiej trochę przerażające, że za nas ta technologia, która zostanie, zostanie przez nas odpytana, będzie szukała tak zwanych, tak zwanych trochę bliźniaków pod kątem zachowań. Tak? Czyli wszystkie te osoby, które są, i możemy tych profili stworzyć kilka i zwyczajnie sprawdzać. Czyli możemy się reklamować, ja już mówię w wielkim uproszczeniu, bo to nie jest do końca tak. Reklamować się tak, jak robią to smartwatchy, tak, jak robią tablety, tak, jak wszystkiego rodzaju gadżety, gadżety technologiczne. Sprowadzać ich na swoją stronę internetową i zastanawiać się, który ten profil, który wytypowaliśmy, bardziej konwertuje w uproszczeniu, który ten profil wykonuje więcej akcji. I wtedy mamy już nieco prościej, bo widzimy, że lepsze założenia są spełnione. Przykładowo przy profilu drugim czy trzecim możemy ten budżet przełożyć, optymalizować i spróbować wyciągnąć jak najwięcej. Oczywiście ważne jest teraz, żeby ten wyróżnik, o którym powiedziałeś, o tej całej technologii, żeby podać na zasadzie korzyści i potrzeb, no bo jednak to jest w stanie uratować Twoje zdrowie. Twoje życie, które jest w tym momencie bezcenne, yy, podać już bardziej szczegółowo, za pomocą czego ten gadżet będzie się komunikował, czy na smartwatchu będzie, czy jakie dokładnie dane, tak? czy one tylko pokażą, gdy jest zagrożenie życia, czy coś więcej, więc tu już wchodzimy bardziej, yy, bardziej w szczegóły, które, które są. Ale ta skala jest ważna, ten budżet modiowy, o którym żeśmy powiedzieli, i często przez firmy przemysłowe jest ten temat taki pomijany, czyli kreacje, komunikaty, nawet jeżeli są wygenerowane, czyli nawet jeżeli ta technologia jest dobrze opisana i wskazana, y, do kogo to jest i, i w czym pomaga, no to jednak za mało pieniędzy zostało zainwestowanych na to, żeby tych potencjalnych klientów, klientów sprowadzić. Tak? Można uruchomić, jeżeli mówimy o narzędziach, również tak zwanych testerów, a czasem influencerów, czyli osoby, które te zasięgi nam zbudują. Jeżeli my nie mamy tego zasięgu, jeżeli ja, jako Grzegorz Koczor, nie uruchomiłem swojego podcastu, no to uczestniczę teraz w tym wydarzeniu z Tobą, Arturze, i Ty już masz zebraną jakąś społeczność. I w momencie, gdy jest influencer, który będzie przykładowo Prowadził, generował materiał, który jest do naszych klientów, do naszych gadżeciarzy, którzy dodatkowo modą się interesują, to możemy wejść tutaj we współpracę, nawiązać, nawiązać taką współpracę i nagle się okaże, że o tym naszym innowacyjnym produkcie dowiedzą, dowiedzą się nasi klienci. Czyli gdybym chciał jednak te garnitury prowadzić szeroko na rynek, to mogę do ciebie przyjść i mi pomożesz w tym. Oczywiście, że tak. No i super. Czyli już nie będę kupował sobie reklamy gdzieś tam przy drodze i napiszę najlepsze garnitury z chipem u Artura. Tylko rozumiem, że przechodzimy do formy takiej cyfrowej, gdzie jesteśmy w stanie zmierzyć, zważyć, przetestować hipotezy, zbudować grupę odbiorców, być w socjal mediach, być na językach wszystkich, prawda? Bo to chyba o to nam chodzi. Możliwe, że tą reklamę przy drodze też ci sprzedam. Okay. Ale tylko pod warunkiem, gdy będzie on na, w bliskiej lokalizacji, załóżmy, jakiegoś centrum technologicznego, do którego y, miesięcznie zjeżdża rzesza gików technologicznych, y, jarających się, przepraszam za kolokwializm, technologią, wówczas nawet ta reklama przy drodze będzie jak najbardziej skutecznym środkiem dotarcia. Celem podcastu jest też promocja pewnych rozwiązań albo przewidywanie przyszłości. I teraz chciałbym cię zapytać o to, jak się przygotować na przyszłość, co czeka marketing w nadchodzących latach i gdzie szukać inspiracji marketingowych, gdzie uczyć się, aby być na bieżąco. Z czego ty korzystasz na co dzień? Z jakich materiałów? Oczywiście szczęście, na szczęście żyjemy w w dobie takich czasów, gdzie tych informacji i tych źródeł jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że większą Yy, większą roztropnością jest yy, z uwagi na brak czasu wyselekcjonowanie tych kilku, które, które gdzieś tam narracja będzie nam bardziej pasowała, bądź czasem dopasowanie po prostu do jakiej, jakiejś formy yy, choćby podcastów, gdzie tyle, tyle mamy czasu. I jeśli chodzi o same trendy, bo, bo ja to dzielę trochę. Yy, jeśli chodzi w ogóle o trendy i co przewidywać, to, to jest kilka takich kanałów jak choćby Media Feed, yy, Adama Przeźdienka, z, z, ja akurat z tego korzystam. Też go bardzo lubię. Artur, pozdrawiamy przy okazji serdecznie. Artur Kurasiński. Mhm. Tutaj mówimy akurat o takich trendach technologicznych. No wchodzi sztuczna inteligencja, weszła sztuczna inteligencja, to już pan Łukasz, który był też gościem, już trochę o tym opowiada więc nie chcę się powiedzieć, ale jak wykorzystać tą sztuczną inteligencję, w, jak ją wdrożyć. Jak ją zintegrować w konkretnych przedsięwzięciach, to przykładowo Artur Kurasiński, a czasem już są takie praktyczne rady, jak choćby Paweł Tkaczyka, gdzie czasem może nie mówi nic bardzo odkrywczego, ale e, odczarowuje ten marketing. I ja często polecam też klientom, dlatego że mówię: Zobaczcie, no, Paweł Tkaczyk ma tą umiejętność, że mówi o rzeczach, które z pozoru są skomplikowane, ale mówi w tak prosty sposób, że nie trzeba być ekspertem od marketingu, żeby pewne rzeczy zrozumieć, zrozumieć i wprowadzić. Więc może te źródła będą wystarczające. Oczywiście też Digital First, no Monday, tutaj trochę, trochę, trochę autoreklamy, ale też staramy się dzielić praktyczną wiedzą. Na to, na co bym zwrócił szczególną uwagę, to żeby na ten moment nie korzystać w 100%, nie posiłkować się tylko sztuczną inteligencją czatem GPT. Dlaczego? Bo on. Choć, jest, choć pomaga, to nie ma tego czynnika ludzkiego. Czyli, jednym słowem, czasem warto posłuchać, jak wdrożenie danej technologii odbyło się, jakie były również porażki. Bo to, co często ty w swoim podcaście, Arturze, mówisz, że technologia to jedno, ale jeżeli nie będzie ona zaakceptowana przez ludzi, przez specjalistów, jeżeli oni tego zwyczajnie nie kupią, i nie uwierzą, że jest to pomocne, to najlepsze pomo te technologia również tego nie zrobi. Więc, więc jak najwięcej rad, yy, rad praktyków. Z jednej strony trendy, ale z drugiej strony potrzebują człowieka. Mówimy fajnie, my wiemy, że w tą stronę idzie. AI my wiemy, tylko jak ona się ma teraz. Co ja mogę faktycznie zrobić i jak mogę na tą chwilę ją użyć u siebie, u siebie, w firmie, żeby nie przeinwestować, żeby sprawić, żeby ona była pomocna. To narzędzia dla ludzi, ale y, y, ostatnie pytanie, które chciałbym Ci zadać, właściwie, które już y, nurtuje mnie od kilku lat. Jak wpadliście na nazwę dla firmy No Monday? Bo powiem, że za każdym razem, jak sobie tak przypominam, to to jest, trafiacie chyba w taki y, proces społeczny. Wszyscy nienawidzimy poniedziałków, bo one są poniedzieli. I teraz mm. oczywiście nie wszyscy, bo ja akurat z radością przychodzę do pracy, bo mnie ona, ona kręcę i inspiruje, ale, ale wiem, że taki jest odbiór społeczny, że nie lubimy poniedziałków. A, a, a ty wrzuciłeś to jako nazwę swojej firmy. Muszę powiedzieć, że super, super. Bardzo mnie to przekonuje. Tylko właśnie, jak wpadliście na to? to, to, to myślę, że ta historia i ten Case będzie taką zachętą do przedsiębiorców, że nawet jeśli, e, jeśli w pełni nie ogarniają marketingu. Żeby zrobić ten pierwszy krok. Dlaczego? Dlatego, że my już mieliśmy wtedy wiedzę marketingową. My już znaczy. mieliśmy briefy. Okay. My już mieliśmy research i benchmarki. Czyli profesjonalnie podeszliście do tego. Tak, ale skończyło się bardzo nieprofesjonalnie, ale wyszło ze swoim, dlatego że wszystkie nazwy, które według briefów poszły, nie miały takiego takich emocji nie budziły, jak ktoś nagle wstał i chyba był to nawet programista, i powiedział, a ja bym tam widział na przykład No Monday. I nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie. Sprawdziliśmy, sprawdziliśmy czy są wolne domeny, bo też jest ważne w namieniu, i się okazało, że ten OMADE jest najlepszym, najlepszym wyjściem. I, i, I uwierz, proszę, nie stało na to, że nie lubimy poniedziałek, bo nie chcieliśmy pójść właśnie w Czyli tego to typu... to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek. Tylko, tylko człowiek, tak? Ale Super. zwróć uwagę jeszcze na, na jedną rzecz, że w momencie, gdybyśmy nie zrobili niczego, gdybyśmy po prostu nie przeszli przez ten proces, nawet książkowo do tego podchodząc, no to prawdopodobnie taka nazwa by. Taka nazwa by nie siadła. Także odpowiadając jeszcze na liczne pytania naszych klientów, pracujemy w poniedziałki. No <laughs> może super. trochę krócej, może trochę później, <laughs> może trochę rozruch, ale, ale tak działamy. Super, gratuluję. Ja chciałbym na, namówić wszystkich słuchaczy podcastu do tego, żeby sprawdzić. Co oferujecie, bo, bo rzeczywiście jesteście super agencją. Tutaj bez reklamy, tylko mówię o tym, że rzeczywiście robicie fajne rzeczy. Marketing jest bardzo złożonym dla mnie, z mojej perspektywy, tworem, którego trudno zrozumieć. I yy, myślę, że w tych czasach jesteśmy bardzo niecierpliwi. Chcemy efektów bardzo szybko. Chcemy wydać jak najmniej pieniędzy, uzyskać spektakularny efekt zdominować rynek najlepiej. Niestety z mojej perspektywy muszę też podzielić się ze słuchaczami, że to, że to jest proces, że on wymaga, tak jak ty powiedziałeś, tutaj uwypukla to, co powiedziałeś, to jest strategia i żelazna konsekwencja w jej realizacji, tak jak przy realizacji treningu. Dzień po dniu sprawdzanie, czy to działa, jak poprawić, małe, drobne kroki, jak jest kontuzja. Chwilę przerwy, odpoczynku, spojrzenie na rynek i nie pakowanie chyba wszystkich zasobów w jeden zasób, tak? bo tutaj mówimy dzisiaj o tak złożonym świecie, gdzie świat cyfrowy daje nam gigantyczne możliwości, ale nie możemy zapominać o świecie analogowym, o tym, że robimy to dla ludzi. Że wszystkie produkty w zasadzie my chcemy trafić marketingiem chyba do umysłu odbiorców, prawda? Chcemy ulokować, że w ogóle jest No Monday, że w ogóle jest APA na rynku. Przecież normalnie nik nikogo to nie interesuje, że takie coś jest. Co to daje i jakie problemy rozwiązuje, prawda? To są chyba te takie jak, podstawowe. Jak to wspiera biznes, prawda? Jak wspiera biznes. Jak dokładnie. wspiera biznes. W fabryce powstają produkty, natomiast no marka już jest w umyśle, tak. Mhm. I i też namawiam słuchaczy Twojego podcastu, Arturze, żeby nie wierzyli w jeden złoty środek i w tak zwane szybkie strzały, bo to po prostu zwyczajnie, zwyczajnie nie działa. Każda sytuacja firmy jest specyficzna, że jest inna. Oczywiście są narzędzia i są postępowania, które, które sprawdzają się w wielu przypadkach, w wielu podobnych, podobnych branżach, ale ten element właśnie innowacyjności, o którym często mówisz, warto wprowadzać przy tej żelaznej takiej, takiej podstawie, nie licząc na to, że teraz ten marketing da się zrobić w miesiąc, dwa, jak nie robiliśmy nic i on, i on zwyczajnie, zwyczajnie zadziała. Patrzmy też na tych liderów, na te duże przedsiębiorstwa, tak? Jeżeli, no oni mają wszystko policzone, oni mają ekspertów, jeżeli ta reklama i ten marketing, marketing by nie działały, no to po prostu nie mieliby rzeszy ludzi zatrudnionych i nie mieliby takich budżetów którymi, którymi operujemy. My to róbmy na własną skalę, musi to się opłacać, natomiast, natomiast no, wierzmy, róbmy, sprawdzajmy, optymalizujmy, nie przejmujmy się, że ktoś to robi lepiej, bo my też jesteśmy w stanie dojść do tego. Tylko ostatnią rzecz, już, którą chciałbym, żeby wszyscy zapamiętali, proszę nie traktować tego, że Państwo kupicie reklamę na Facebooka i to jest marketing, bo to absolutnie nie ma nic wspólnego z marketingiem. To jest jakiś jeden, pewnie promil tego wszystkiego, i, i wydaje mi się, że rzeczywiście warto spojrzeć na to jako na takie szersze spektrum. A wiem, że Państwo bardzo często jedziecie samochodem i już pewnie dojeżdżacie do domu. Moim gościem dzisiaj był Grzegorz Koczor, specjalista od marketingu, prezes firmy o wspaniałej nazwie No Monday. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Było mi bardzo. Żebyś...